Cześć, witajcie. Jak widzicie, jesteśmy w 100-milowym lesie. Jest to bardziej może skierowane do dzieci, ale właśnie widać to moją siostrę z młodym. Widzę, moja siostra też się świetnie bawi w tym 100-milowym lesie. Powiem wam, fajnie, jest nawet fajnie. Takie no, duży plac zabaw dla dzieci w lesie, po prostu w lesie. W lesie jest duży plac zabaw. Tak to mniej więcej wygląda. No powiem wam, fajna sprawa. Fajny jest to po prostu, bo nie jest gorąco. Bo to wszystko jest w lesie, to nie jest gorąco, elegancko. No to no mówię, duży plac zabaw dla dzieci, rodzice tam gdzieś sobie mogą siąść. Są nawet specjalnie przystosowane, jak widzicie, stoliki, rodzice sobie siedzą, a dzieciaki sobie po prostu cały Boży dzień latają po tym 100-milowym lesie. I to jest dopiero początek. O, Ola, króliki. Tam widzę króliki jakieś są, momencie tylko podejdziemy zobaczyć do królików. A już idziemy, momencik. Czy godne polecenie? Powiem wam szczerze, jak na razie jest to bardzo godne polecenie. Mi się osobiście podoba. A jest to tylko skierowane dla dzieci. Ale naprawdę jest godne polecenie. O, królisie się schował. Godne polecenie. Prosimy je karmić zwierząt. No wiadomo, logiczna sprawa. Królik. Jesteśmy dalej w tym parku, zaczynają się, widzę, pomału ludzie gromadzić. A co ja robię? Leżę sobie na hamaku i się bujam. Powiem wam, jest tak bomba. Rewelka, się śmieje do siostry, że może ten hamak nie jest dla mnie, żeby się nie zerwał, bo to może dla dzieciaków, ale jest dla mnie. Rewelka, Jezu, taki hamak mieć. To tylko leżeć i odpoczywać. No, rewelka, fajnie jest, powiem wam, fajnie jest. Myślę, że jeszcze raz tu przyjdziemy, na pewno. Baba Jaga. Zobacz, Pana Jaga. Jasi Małgosia, widzisz? Jasi Małgosia.